temu miała sojusz z wykopem i była tam lubiana, a teraz jest jebana przez wykopkowiczów. Uderz tu, a nożcy się odezwą. Jaką grupę społeczną najłatwiej urazić? Brzydkie kobiety. Nitro, opanuj się. Uderz stół, a nożyce się odezwą. A, Maja Staśko dalej tutaj wrzuca, ale ona jest odklejona, wszystko na serio bierze. Mamy Anbanu Anakiku. Ze względu na dobry wydźwięk filmu Gimpera odpuścimy Shei, bo lubiłem ich duet, ale niech to będzie ostrzeżenie na przyszłość. Żałosne to jest. Toksyk przekonany o tym, że może bezkarnie kierować na kogoś nagonkę albo odpuszczać. Wielka łaska, jak typowe zachowanie sprawcy przemocy. Dajcie mi swoją uwagę. Dlaczego nie mam atencji? Zobaczcie, jak pomagam innym ludziom. Bezinteresownie. O nie, ktoś teraz lubi w internecie coś. O nie, muszę zareagować. Błagam, patrzcie. Nie, to słabe. Co to jest wykop? Wiesz co, oni aglomerują treści. Ja nie przepadam, ale czasem jest coś zabawnego. Dużo jest tam takich treści, tylko trzeba pamiętać, że to jest portal, nie? Ludzie tam są różni. Jedni są ok, inni są kurwa w chuj toksyczni. To jest jak i na Facebooku. Nie możesz od razu powiedzieć, że ich nie jest dużo, nie? Więc się mówi wykopki. Natomiast oni się kłócą też między sobą. Maja Staśko też tam ma konto, nie? Ja tam mam konto, dużo osób tam ma konto. Teraz to się pierdol, panie Feral. Kilka dni czekaj na streama wszechczasów i nic. Widzicie? I już plus 50. Czyli już się powoli odwracają, nie? Przez to, że Nathan... Najlepsza... Zobaczycie, Nathan teraz bardzo chwali wykop, nie? Poczekajcie, k***a, miesiąc, nie? Poczekajcie. Się kurwa zdziwi. O Jezus Maria. O, mieli ważniejsze rzeczy do robienia niż streamy dla wykopków. Już zaraz będzie... O, ostatnio gadaliśmy o tym, nie? Że te tygrysy są nafaszerowane lekami, a proszę bardzo. Czekajcie, może jakąś muzyczkę puszczę. Meduska znowu robi stream. Raz, dwa, trzy. Wiecie, jaki był największy problem Meduzy? Że on te streamy i Real i w ogóle te Kongo TV to zaczął traktować tak bardzo poważnie. Tak jakby markę własną tworzył, nie? Że Kongo. I to było takie, że widziałem, że on za bardzo poważnie to wszystko traktuje. O! To tutaj ciekawe. Zauważcie, że Mandzio dziwnie milczy na Twitcherze od czasu streamów Trust TV. Gość czeka, aż publika wyda wyrok i dopiero się wypowie jak większość. Plus 46. Oni sami są niesamowici przez to, że non stop obiecują odpalenia streama, sprawiają, że ludziom zaczyna się przejadać to wszystko. Tak, to ja dzisiaj kurwa to mówiłem, nie? Że chłopaki nie powinni zapowiadać, żeby nie mówili, ale dzisiaj będą dymy, ja pierdolę, wariaci, kurwa tygrysi, ale będą dymy, a później kurwa nic. Mają ochotę, odpalają, niech zaskoczą widza. I wtedy dopiero, ej, zrobiliśmy streama, zapraszam. Tak to powinno wyglądać. O, coś na mnie jest, czekajcie, jest coś na mnie. Trans TV, transfobia, owłosione stopy, groźby śmierci? No ok, Maja, ale co to ma wspólnego z Logoverse? A widzicie, już się odwraca. Chuj z nimi, Staśko chociaż się angażuje, 24 godziny na dobę pisze swoje wysyłki, a oni wielce obrażeni, bo ban wleciał. No już chłopaki właśnie tracą, nie? Zobaczycie, kurwa, jeszcze kilka dni. I się okaże, że gdyby nie Maja Staśko, to pewnie projekt już by upadł szybciej, a tylko ona jakby dolewała paliwa. Ej, to ja nawet nie wiedziałem, nie? Czyli już jest faux pas. Spam i płacz, że zbanowali ci kanał i nie możesz streamować. Dostajesz unbana, już mi się nie chce streamować. Właśnie, kurwa. Chłopakom brakowało do tego wszystkiego dystansu trochę. Hej, Sylek, wiesz może co z aferkami? Czemu nie ma... Gadałem z Boxerem, to mówił, że w styczniu ruszają. Co? Że jakiś admin ich przeprosił? Bo wiecie, nie wiem czy wiecie, ale właśnie tak jest. Kiedyś Daniel Magical był uwielbiany na wykopie, a później jebany. Rafonix, podejrzewam, też kiedyś był uwielbiany na wykopie, później jebany. Tak tam jest wszędzie, nie? I ja sobie zapisałem ten Natana Marconia, jak mówi, że wspaniałe miejsce wykop, nie? Bo ja znam, ja jestem w branży 10 lat. Ja tam już kilka cykli miałem. Więc ja pokażę to Natanowi, jak się zacznie, nie? Jak się zacznie. Trans TV w parę dni zrobiło więcej dla społeczności LGBT i osób trans niż Maja i cała reszta aktywistów przez lata. Mnie to też interesuje ta nazwa aktywista, bo to tak brzmi, że o, aktywista, nie? Czy Maja nie jest po prostu influencerką i gdzieś tam bardziej zahacza o pewne tematy? Ja na przykład też chyba trochę jestem aktywistą, ale czego? Były ciekawsze te posty wcześniej. Co to chyba? Jestem też ciekawy właśnie, jak odpowie na te streamy Daniel Magical, jak wyjdzie. O, to jest też influencer pod lupą UOKiK, że Nitro będzie miał jakieś problemy kolejne. Już widzę, Murański o tym gada. Kurwa, są takie obozy? Ja
Dobra. Właśnie widzicie, żeby była jasność, nie? Ja nazywam rzeczy po imieniu. Ja uważam, że chłopaki zachowują się czasem prostacko, tak jak mówiłem. Natomiast nie nazwałbym ich transfobami i nie nazwałbym ich rasistami. Bo teraz to będzie, ja wiem, kurwa, jaka będzie taktyka, nie? Oni prędzej czy później coś odpierdolą. Oni. I wtedy Maja się na przykład rzuci, widzisz Wardęga? Broniłeś ich. Mówiłeś, że są super. I co? To żeby była jasność. Na dzień 23 grudnia Wardęga mówi, oni czasem tam się zachowują chujowo, prostacko, natomiast nie widzę tam transficznych zachowań ani rasistowskich. Ja nie dostrzegam, nie? Ja, o. Żeby było, żeby to, żebym ja mógł to później dać do odpowiedzi, żebym nie musiał nagrywać na gorąco, tylko sobie po prostu powiem. Co jest, kurwa? Bombardujcie Discorda kick.com, że nie ten kanał odbanowali. Nasz nazywa się Transmisja TV, a reszta się podszywa. No tak, bo tam się dużo osób do nich podszywa. To śmiesznie, jak odbanowali kogoś innego, a mieli ich. Ale to zobacz, to teraz Maja Staśko jest kurwa wkurwiona pewnie, bo skoro oni już nawiązali współpracę z administracją kick.com, to kick.com już ich nie zbanuje, nie? Jak już mają wtyki u administratorów. Właśnie to jest ważne, że ja im pisałem, nie? I gadałem właśnie Amadeuszowi, że teraz muszą się pilnować, bo jak coś odwalą, to od razu kurwa wszyscy lewicowi twórcy zaatakują mnie. Przeinaczając, manipulując i mówiąc, że ja wspierałem, że mówiłem, że wspaniale jest i tak dalej. Zobaczcie, co zrobili 20 na przykład 7 grudnia, a Wardęga ich bronił! I pokazane, że ja tu nie dostrzegam, bo wiecie, takie zakrzywianie zwykłe czasoprzestrzeni, nie? Że jeżeli na ten moment czegoś nie do... Zresztą, kurwa, nie muszę wam tłumaczyć, bo to też jest się już robi chujowe, że ja muszę tłumaczyć takie wszystkie rzeczy. Ale niestety ja jestem w internecie już jakiś czas i wiem, nie wiecie, jakie ja dostaję wiadomości, nie? Nie wiecie. Z pretensją ciągle o coś. A też, że zgłaszają Maję Staśko. Tutaj jakieś story, to jest Maję Staśko, czy to podrabiane? Umawianie się z prawnikiem jest tak niebezpiecznie, że uważamy, żeby nawet jemu nie podać adresu wiadomości prywatnej. Kurwa, to ona się musi teraz Maja Staśko umawiać gdzieś tam pod mostem, w płaszczu jakimś, z prawnikiem, że ej, to ty? Ktoś cię śledził? To się już robi dziwne trochę. Lista osób pokrzywdzonych przez Maję S. Anna Lewandowska, pomówienie o body shaming było. Robert Lewandowski, bezpodstawny atak z powodu posiadania drogiego zegarka. Tomasz Kieboń, pomówienie o eksmisję schorowanej kobiety. Tyburski, pomówienie o grot. Marcin Kozak, pomówienie o grot. Amadeusz Rać, pomówienie o seksie. Ciekawe, czy ja tutaj jestem na tej liście? Nie mam. Czuks, pomówienie o przemocowość. J.K. Rowling, pomówienie o transfobię. Zorganizujmy zrzutkę na wysłanie bubsmena do Tajlandii. Chłopkom z Trans TV potrzebne jest wsparcie w tych trudnych czasach. Rozmowy są jakieś prowadzone, kurwa. O, tutaj. Co to jest? Ale jakby to za granicę gdzieś poszło, wyobrażasz sobie dwóch białych polskich turystów, którzy wyzyskują na miejscu kobiety Białych, nie? Bo jakby byli czarnoskórzy, to już by tak nie było. A jak biali, to nie można, kurwa. Te podkreślenia, dziwne to. Zwróćcie uwagę na mowę ciała, na mimikę, znaczy nie na mowę ciała, że ktoś mrugnął, tylko po prostu na zachowanie, emocje. Posłuchajcie tego. Tutaj nie jest, że to jest poważny problem, trzeba to rozgłosić, tylko że ale by było, gdybym to za granicę dała. I tutaj ta mówi, no ale by było, ale by chłopakom się coś tam dostało i no nie powiem, że o tym nie pomyślałem. Nie? To jest takie, że dziwnie to daje, nie? Że jak Maja Staśko jest gdzieś na wywiadzie, to z niej wychodzą takie małe szczegóły. Mam, wiesz, artykuły o tym. To jest też tak, że w Polsce to i tak jest uznawane za transfobię i tak dalej, to wszystko jest punktowane. Ale jakby to za granicę gdzieś poszło, wyobrażasz sobie dwóch białych polskich turystów, którzy wyzyskują na miejscu kobiety transpłciowe. Nie powiem, że o tym nie pomyślałam. Zrobili Nie dramę. powiem, że to nie jest w planach. Taka duma, nie? I taka radość, że ale wy mieli dramę, nie powiem, że to nie jest w planach. Hihi.
Właśnie, jak spamujecie na Twitterze, a Maja jest spamerką, jeśli chodzi o Twittera, w sensie wrzuca, nie wiem, 10 wpisów dziennie, nie? To można zapomnieć, co się wrzucało i zapomnieć o własnych jakichś takich radach. Jeśli ogarnia was kryzys, spróbujcie odciąć się od social mediów na chwilę, zamiast czytać miliony fake newsów i najgorszych wizji. Ona właśnie teraz dostaje pełno takich rzeczy i ona zamiast się od tego odciąć, uspokoić psychikę, to robi o tym live'y, pełno story, jeszcze bardziej napędza tych ludzi. Wiadomo, co ona odpowie. Sylwester, ja nie mogę milczeć, gdy dzieje się przemoc, bo dawałabym ciche przyzwolenie. Muszę reagować. Reakcja jest najważniejsza. Ale no tutaj właśnie, jeżeli ona to wszystko poważnie traktuje, no to gdzieś cierpi ta jej psychika, nie? Media lubią takie chwile, bo tak intensywne emocje oznaczają ruch na stronie, tak zarabiam, ale na wyższej sensie. Bo Maja Staszko musi w końcu zrozumieć, że jej działania niby walczy tak z tymi nagonkami, że ludzie lecą, a sama przecież też